studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Koła Naukowego Badaczy Gier. Chciałem powiedzieć parę słów o Michaelu Samynie. To jest Belg, dlatego jego imię powiedziałem właśnie w ten sposób. Pierwsze pytanie, czy w ogóle ile osób, przez podniesienie ręki, odpowiedzcie, ile osób wie w ogóle, kto to jest Michał Samyn? Okej, czyli dobrze, że przygotowałem jakiś wstęp. To jest człowiek, który odpowiada za kategorię nie gier, która pojawia się w tytule mojego wystąpienia, ale zanim wytłumaczę, czym są nie gry, chwilkę o tym człowieku chciałbym powiedzieć. Więc Michał Samyn jest graczem. Jest twórcą gier, jest partnerem Aurei Harvey, czyli tej pani widocznej na obrazku. Razem tworzą studio produkujące gry komputerowe, Tale of Tales. Jedno z najbardziej uznawanych, jedno z najbardziej przełomowych studiów deweloperskich w ostatnich lat, wokół którego wyrosło parę kontrowersji, które chciałbym dzisiaj pokrótce nadmienić. Dwie gry, które wyróżniłem na tym slajdzie, The Graveyard i The Path, to są ich najgłośniejsze produkcje. Natomiast pozostaje pytanie, czy to tak naprawdę są gry. I to pytanie jest jeszcze bardziej jakby na miejscu w wypadku pozostałych produkcji, które oni stworzyli, czyli m.in. Endless Forest, Benoit Leté, Fatal Vanitas i Luxuria Suburbia, która w tej chwili wchodzi na Steama. To jest opis, który zaczerpnąłem ze strony gf.com, który pokrótce mówi o tym, czym się to studio zajmuje i w bardzo zwięzły sposób podsumowuje specyfikę najgłośniejszych tytułów, które ukazały się do 2010 roku. Nie wiem, czy chcą Państwo to czytać, ale myślę, że za chwilkę powiem troszkę więcej o tych grach, więc od razu przejdę dalej. To jest pierwszy z takich bardziej ironicznych, no może drugi z takich bardziej ironicznych slajdów, które przygotowałem, dlatego że to, o czym mówi Samyn, nie to, co robi, ale to, o czym mówi, wydaje mi się bardzo szkodliwe dla całej branży. I do tego także dojdę za chwilkę. Tale of Tales. Mówią o sobie tak, że nie są buntownikami, że przemyśleli to, co robią, że to wszystko jest logiczne i nie atakują gier. Przynajmniej tak sądzą, że nie atakują gier, tylko uważają, że one nie są dość rozrywkowe, że one nie są zbyt ładne, nie poruszają interesujących tematów i tak dalej. I mimo, że zdają sobie sprawę rzekomo z tego, że jest to kwestia smaku, to tworzą gry dla osób, które ich zdaniem mają lepszy smak niż większość, a my jesteśmy większością. 8. To był pierwszy niedokończony projekt z 2003 roku, kiedy studio powstało. Czcionka mi się troszeczkę rozjechała, więc przepraszam, bo nie widać pierwszego napisu. W każdym razie chodzi o to, że nie ma żadnego współzawodnictwa. To była jakby koncepcja tej gry. Żadnego współzawodnictwa, żadnego gatunku, w którym można by ją osadzić, żadnej broni umierania, żadnych punktów, żadnego save'owania. Krótko mówiąc, jeżeli wyobraźcie sobie, czym jest gra, to tego wszystkiego w tej grze nie ma. Teoretycznie. Endless Forest był rozwinięciem tej koncepcji. Tutaj dodatkowo pojawił się, znaczy przede wszystkim akcentowany był fakt, że nie ma w tej grze przemocy, nie ma żadnych czatów i pogawędek, nie ma questów, zasadniczo paru kolejnych elementów, które kojarzymy z grami, co wydaje się o tyle istotne, te elementy, że ta gra to jest MMO. I MMO nie ma elementów, które są charakterystyczne dla MMO. Projekt był rozwijany przez ostatnie 8 lat, ale parokrotnie zdarzyło mu się albo otrzeć o upadek, albo upaść. I w tej chwili niestety, jeśli dobrze jestem poinformowany, to serwery nie istnieją, ale być może ruszą niedługo znowu. The Graveyard z 2008 roku. Gra pozbawiona celu, pozbawiona możliwości eksploracji przestrzeni i teoretycznie pozbawiona interakcji. Mówię teoretycznie, ponieważ wszystkie te elementy, podobnie jak w poprzednich tytułach, są zrobione w taki sposób, żeby wyglądały, jakby ich nie było, ale w jakimś tam stopniu się pojawiają. I w The Graveyard jest to bardzo mocno wyraźne, ponieważ ten cmentarz jest w ogóle odwzorowaniem autentycznego cmentarza, który znajduje się w pobliżu mieszkania Samyna. I zasadniczo ta przestrzeń jest dość mocno stematyzowana tutaj.
Ważne jest też to, że żeby przejść tę grę, musimy kierować bohaterką, tylko że nie możemy zejść z wyznaczonej ścieżki. The Path. Kolejna gra, w której teoretycznie moglibyśmy pomyśleć, że zejście z wyznaczonej ścieżki będzie niemożliwe albo jakimś utrudnieniem, okazuje się, że głównym celem tej gry jest zejście ze ścieżki i zbieranie pewnych przedmiotów rozrzuconych po lesie. Jest to jedyna zasada, w sensie nie możesz iść do celu bezpośrednio, bo przegrasz. Poznasz tylko jedno z zakończeń. A tych zakończeń jest więcej i żeby przejść grę, to trzeba te wszystkie zakończenia poznać i uśmiercić każdą z kolejnych bohaterów. Przepraszam za spoiler, ale to nie jest duży spoiler, bo dość szybko się o tym przekonujemy. Fatale i Vanitas. Fatale żadnej bohater pozbawiony jest mocy. I jeżeli chodzi o sterowanie, to sterowanie jest bardzo specyficzne. To jest najlepsze słowo chyba. Zasadniczo ta gra skupia się na tym, w jaki sposób postrzegamy przestrzeń, postrzegamy rzeczywistość. Dlatego eksplorujemy tą przestrzeń, którą mamy do dyspozycji w grze, w trochę inny sposób niż w większości gier, mimo że korzysta z mechanizmów zaczerpniętych z tych gier, głównie z FPS-ów. Vanitas z kolei to jest aplikacja, też gra, nazywana przez niektórych grą, na iPhone'y. Tutaj nie mamy żadnych reguł, nie mamy żadnego celu, żadnego tła fabularnego, żadnej historii. To wszystko sobie tworzymy sami, indywidualnie poprzez przedmioty, które w danym momencie znajdziemy w swoim telefonie. I nagrodą główną jest to, że ta gra ma podnieść nas na duchu wtedy, kiedy jesteśmy zbyt przygnębieni, przynajmniej w założeniu twórców, i troszeczkę nas zdołować wtedy, kiedy jesteśmy zbyt pewni siebie i zbyt szczęśliwi. Więc zasadniczo w tych wszystkich poprzednich grach pojawiało się żadnego czegoś. Brak był akcentowany. No i Michael Sammon doszedł do wniosku, że gry też nie są dobre. Że najlepiej byłoby robić gry, w których nie ma gier. I jakby to cała ewolucja studia Telltales prowadziła do stworzenia Not Games Manifesto tak zwanego, ale jak się okazuje, twórcy też nie chcą, żeby nazywać ich koncepcję manifestem. Jak do tego dochodzili? I zanim powiem, o co chodzi, to pokrótce nakreślmy, jak do tego dochodzili. Gry nie są sztuką. To był taki manifest Over Games, wygłoszony na konferencji Art History of Games w 2010 roku. To była ich prezentacja w zasadzie, trudno nazwać to jeszcze manifestem wtedy. Próbowali dowieść tego, że gry zabłądziły. Jak tego dokonać? Powiedzieli, że gry przede wszystkim nie są sztuką, dlatego że gry wyregulowały jako coś, co ma nam pomóc przetrwać. Że wszystkie zwierzęta uczą się rywalizacji i jakichś zasad po to, żeby się doskonalić i dzięki temu przetrwać w przyrodzie. Sztuka z kolei jest dążeniem do jakiejś transcendencji. To jest też taki uproszczony stary model sztuki. Który po chwili sami obalili. Powiedzieli, że sztuka jest martwa. Sztuka już nie istnieje w takiej formie, w jakiej ją znamy. Że modernistyczne i postmodernistyczne zmiany w art establishmentie doprowadziły do tego, że sztuka może być wszystkim. Że też te reguły coraz bardziej się zacierają i że w zasadzie dzięki temu, ich zdaniem, mamy kolejną różnicę między grami a sztuką. Czyli gry mają reguły, sztuka nie ma reguł. Gry mają cel, sztuka nie ma celu i tak dalej. Ostatnia rzecz, którą wtedy zauważyli, w zasadzie nie ostatnia, ale ostatnia z tych głównych punktów ich wywodu, to to, że gry wideo nie są grami. Zwrócili uwagę na to, że to jest akurat rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że mimo że wyrastają na tle kulturowych i, no powiedzmy, przemysłowych praktyk związanych z rozwojem gier jako takich, to gry wideo są bardziej tekstami kultury niż grami. Czyli krótko mówiąc, gry nie są tym samym, znaczy gra The Path, czy weźmy nawet bardziej klasyczny przykład. Pac-Man nie jest tym samym, co gra w szachę. Dlatego, że medium sprawia, że mamy stworzony pewien świat. Za pomocą tego medium najpierw trzeba stworzyć pewną przestrzeń, pewne wyobrażenie pewnej przestrzeni, pewnych relacji, które w wypadku szachów są oczywiste, ponieważ ograniczają się do interfejsu, który nie jest zapośredniczony medialnie. Dalej, w wystąpieniu o Over Games mówili, że gry wideo są systemami o sztywnych regułach, rozwijających bezużyteczne umiejętności. To jest też jedna z takich rzeczy, którą bardzo często mówi się w ogóle o grach.
że gry są bezproduktywne. To granie w grę nie może przynosić dodatkowych, wymiernych korzyści, tylko musi dostarczać chwilowej rozrywki w oderwaniu od rzeczywistości, bo inaczej gra byłaby elementem życia. Więc gra musi być oddzielna, oddzielną praktyką. Gry wideo tkwiły w martwym punkcie, nie są w stanie się dalej rozwijać, są beztroskimi zabawkami. To poniekąd wiąże się z pierwszym punktem. Natomiast nie wiem, czy można powiedzieć, że gry się nie rozwijają, biorąc pod uwagę to choćby, jaką tematykę możemy odnaleźć w grach w tej dekadzie, a która nie pojawiła się w poprzednich dekadach, ale to tylko jeden z problemów, które można tutaj zauważyć jako słabostka tego punktu. Znacznie więcej dowodów na obalenie tej tezy można znaleźć, ale nie chcę się na tym w tej chwili skupiać. Przemysł gier wideo zawładnął interaktywnym medium. Celowo napisałem ze znakiem zapytania słowo komputer, ponieważ Samen uważa, że gry wideo nie są medium. To jest bardzo dziwne podejście. On uważa, że medium to jest w tym wypadku środowisko i zestaw narzędzi, za pomocą których tworzy się gry wideo. A więc gry wideo są jedynym owocem, który udało się wyprodukować za pomocą jakiegoś medium, które w największym uproszczeniu można sprowadzić do komputera. To oczywiście też jest teza jakby bardzo kontrowersyjna, choćby z punktu widzenia badań kulturowych, ponieważ ani komputera, ani nawet internetu nie uważa się dzisiaj za medium. Raczej postrzega się jako środowisko, w którym mogą pewne media inter albo trans fokować się nawzajem. Przemysł gier obiecywał zmiany i możliwości, których tych obietnic częściowo udało się dotrzymać. Chodziło o to, że gry mają wciągnąć starszych ludzi i kobiety. To był pierwszy element, że kiedyś były gry tylko dla facetów, a w zasadzie nie dla facetów, tylko dla chłopców. Później produkcje dojrzewały, jeżeli chodzi o elementy, które są niedozwolone dla młodych graczy, a później okazało się, że można stworzyć jakąś grę dla kobiety i dla starszego człowieka, a później okazało się, że to się nie sprawdza za bardzo i że to jest jakiś margines teoretycznie graczy, a większość gier adresowanych jest nadal do młodszych użytkowników, więc traktuje się jako smoczki, jako cukierki. I ta metafora cukierka i smoczka jest w całym tym wystąpieniu podejmowana jeszcze parokrotnie, więc nie chodzi o to, że cukierki nie dostarczają odżywczych substancji, tylko chwilowo zaspokajają głód, a my nadal jesteśmy głodni, chcemy więcej, chcemy czegoś więcej niż mają nam do oferowania gry. No i to ten punkt ostatni to jest cytat, to jest dosłowny cytat z tego, co powiedzieli, że gry są niewiarygodne, jak krócej rzeczy mówiąc, i że już bardziej się nie mogą rozwinąć, osiągnęły apogeum swoich możliwości, okazało się, że nic więcej w nich nie drzemie. Nie ma żadnego potencjału, który można z nich wyciągnąć, żeby na przykład mówić o ważnych rzeczach, o ważnych rzeczach, ważnych elementach życia. Więc Samen puentował to z Aurelią Harvey zawołaniem do osób zgromadzonych na tej konferencji, a byli to głównie przedstawiciele game temu. W porządku, niech tak będzie, róbcie te swoje śmierdzące gierki. Więc to jest piosenka dość znana. Myślę, że osobom, które mają powyżej 15 lat, gdzieś tam się kiedyś obiło uszy. Którą spuentowałem, krótko mówiąc, to co mówili Samen i Harvey. Teoretycznie wtedy jeszcze nie istniał manifest ten dotyczący Not Games. Ale słowo Not Games pojawiło się właśnie w tym zdaniu, po raz pierwszy. Chodziło o to, że Not Games to nie ma być ideologia jakaś, która wykracza poza to, czym oni się zajmują. Not Games to ma być konkretna praktyka, konkretny sposób aplikacji, sposób projektowania aplikacji interaktywnych i rozrywki interaktywnej. To ma być wyzwanie dla projektantów i artystów, ponieważ, i tutaj trzeba zwrócić honor Tale of Tales, oni uważają, że sami nie są jeszcze pewni tego, czy udało im się osiągnąć przynajmniej część tych założeń, które sobie wypracowali, ale starają się. Chcą, żeby ich produkty były jak najbardziej zbliżone do tej idei. A to już jest konkretny manifest. Miesiąc później, dokładnie miesiąc później, napisali na swojej stronie, na blogu Not Games, coś takiego, to jest początek. To jest oczywiście bardziej rozwinięte na stronie.
Natomiast w tym wstępie można przeczytać to, co jest najważniejsze, czyli nie gry to nie kategorie, one nie istnieją, nie ma czegoś takiego jak nie gry i akurat z tym się jak najbardziej zgadzam. Nie gry to nie jest ruch artystyczny ani gatunek, tylko projekt. To jest coś, to jest otwarta kwestia, którą należy pociągnąć w przyszłości, najlepiej jak najbardziej nieodległej, żeby wykorzystać narzędzia, które tkwią w produkowaniu gier komputerowych do stworzenia czegoś lepszego niż gry. Czyli krótko mówiąc, producenci gier, weźcie swoje narzędzia i zróbcie coś, co jest warte więcej niż chwilowy uśmiech. Zasadniczo można zauważyć, że Samen i Harvey są w tym, co mówią, dość niekonsekwentni, ponieważ teoretycznie mają spójną i jakby wyglądającą na kompleksową wizję tego, co chcą robić i czego chcą nauczać i do czego chcą przekonywać innych, a z drugiej strony bardzo często wracają do tego, że gry nie są grami, ale na przykład nie mogą być niczym więcej niż gry. To się pojawiło wcześniej na jednym ze slajdów jako cytat, ale jeżeli będziecie kiedyś czytali wypowiedzi w mediach, to zazwyczaj zauważycie to samo. Z jednej strony mówią, że gry komputerowe nie są grami, a z drugiej strony mówią, że gry komputerowe nie mogą być niczym więcej, bo są tylko grami. Podobnych nieścisłości można znaleźć więcej w ich wywodzie. Tutaj chciałem wskazać pewne precedensy, ale niestety tabela z OpenOffice nie otwiera się w Office. Nie wiedzieć czemu. W każdym razie chciałem wskazać na inne przykłady takich gry słów, czyli na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualne jakieś problemy społeczne, wypowiedzi publiczne, które mogliśmy ostatnio zauważyć w mass mediach, środowiska antysemickie posługują się określeniem judeosceptyk, żeby nie mówić, że są antysemitami. Poganie, nie mówią o sobie poganie, tylko rodzimowiercy, po to, żeby móc się zarejestrować. Michael Samen mówi, że to nie są gry, tylko nie gry, ponieważ gry też się źle kojarzą, więc szuka słowa zastępczego, które wydaje się mniej negatywnie nacechowane i kojarzy się tylko z rozrywką. Podobne podejście zastosował Sydney Mio, widoczne na tym screenie, twórca Akademii Elektroniki, działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim i wykładowca z ASP krakowskiego, który niedawno na konferencji Ars Independent mówił m.in. o światach elektronicznych jako alternatywie dla słowa gry komputerowe. Powiedział, że gry komputerowe to są faktycznie zabawki, którymi nie warto się zajmować naukowo, bo są tylko zabawkami i niczym więcej. Więc lepiej posługiwać się słowem światy elektroniczne, które bardziej oddają spektrum tego jakby zakresu rzeczy, którymi on się zajmuje. Więc widać, że podobnych osób poszukujących alternatywnych terminów jest znacznie więcej. Tylko pytanie, czy jest sens obcinać się od tego medium? Moim zdaniem wszystko jest po prostu mydlenie oczu. Mówimy o grach, które są być może bardziej wymagające niż te, które sprzedają się najlepiej. Być może. Być może nie są bardziej wymagające, tylko nam się tak wydaje, bo mamy inne przyzwyczajenia, ponieważ przyzwyczailiśmy się do starych modeli rozgrywki. Dam chwilkę namysłu nad tym, co napisałem w rzekomym przepisie jego myśli, ponieważ wydaje mi się, że to oddaje jakby całą esencję tego nie manifestu, nie gier. Krótko mówiąc, chciał zrobić coś dobrego, jego intencje są dobre, ale nie jest w stanie tego uspójnić jeszcze. Być może kiedyś dojdzie do takiego momentu, kiedy ten manifest powstanie jako manifest i wtedy będzie nazwany po imieniu. Natomiast być może warto poszukać jakiejś alternatywy. Ponieważ chyba nie budzi wątpliwości to, że oni nie robią nic złego, jeżeli chodzi o swoją działalność. Ich gry nie działają na szkodę, wbrew temu, co napisałem w tytule mojego wystąpienia medium. Wręcz przeciwnie, one zwiększają świadomość graczy. Bo jeżeli zagramy w The Path, podzielimy się swoimi wrażeniami z kimś, kto też grał w The Path i coś mu tam nie grało, albo jeszcze lepiej, w Graveyard, które jest jeszcze bardziej specyficzne, bo nie możemy zejść z tej ścieżki, i porozmawiamy o tym z kimś innym, to zaczniemy się zastanawiać, ale dlaczego nam to nie pasowało? Być może nie pasowało nam właśnie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do modelu rozgrywki, w którym interaktywność jest pełna, w którym mamy możliwość swobody ruchu,
i tak dalej. I każda z tych gier, każdy z tych braków, które wcześniej wyszczególniałem, one same w sobie są wartościowe. Więc same gry nie są złe. Problemem jest nazewnictwo. Być może warto byłoby poszukać w przeszłości rozwoju innych mediów jakichś terminów, które już się przyjęły i odnosiły się do zjawisk, wobec których można zauważyć pewne analogie. Przede wszystkim nie skreślać gier wideo i nie mówić, że one się nie nadają do niczego poza zabawą, ponieważ nadają się do czegoś innego poza zabawą, czego najlepszym dowodem jest choćby To The Moon, który zrobił ogromną furorę na świecie, trzymając się sztywno reguł rozgrywki. Jakby poprzez mechanikę rozgrywki pozwolił nam wczuć się w sytuację bohatera, którego historia nas wzrusza, więc nie tylko było powieścią, ale też wykorzystał elementy interakcji do tego, żeby nas wzruszyć. Warto byłoby ujednolicić koncepcję Nob Games i być może w ogóle porzucić termin Nob Games. Te, które przytoczyłem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej i można sięgnąć po znacznie bogatszy zakres pojęć, które być może jeszcze lepiej niż te, które zaproponowałem, nadają się do opisu tego, co robi Samen. Tutaj może się pojawić pytanie, no dobra, ale po co czepiać się nazwy? Oczywiście, można nie czepiać się nazwy i zignorować ją w sytuacji, kiedy ona nie niesie za sobą jakiegoś tam ideologicznego backgroundu. A w wypadku Samena i Harvey ten background jest dość intensywny i niestety ukazuje gry jako coś gorszego, jako coś niższego sortu. Dlatego też, najkrócej rzecz ujmując, chciałbym, żebyśmy sięgali po te produkcje, które robi Tale of Tales, rozmawiali o nich, ale być może niekoniecznie wsłuchiwali się bezmyślnie w to, co oni mówią. Bo to, co mówią, niesie w sobie sporo wartości, ale nie jako krytyka medium. Znaczy, teoretycznie to nie jest krytyka medium, ponieważ oni nie uważają gier za medium, tak? Ale krytyka pewnego zjawiska społecznego, które w dzisiejszym choćby kulturoznawstwie, ale nie tylko oczywiście, jest już dość obszernie opisane i zbadane. Dziękuję. Tak, oni grają. Oni to nie jest tak, że oni nie mogliby tego wszystkiego powiedzieć, gdyby wcześniej nie zagrali widać w gier, w których coś im się nie podobało. Rzecz w tym, że jakby recepta na to, co zrobili inni producenci, jest w ich wypadku bardzo drastyczna. Więc oni też grają w gry, ale wyszukują te, które są jakimiś perełkami. Co więcej, Not Games, oni zaliczają do Not Games parę innych tytułów, nie tylko swoje rzeczy. Rozmawiałem z innymi deweloperami i na stronie internetowej można znaleźć całą listę produkcji, które oni wliczają do nurtu Not Games. Przepraszam za słowo nurt, bo Samen pewnie nie pochwaliłby tego. Podobnie jak w większości mojego wystąpienia, ale też do szczegółu. W każdym razie grają. Przepraszam. Czy oni nie działają trochę na zasadzie odwróconej psychologii, mówiąc to, że nie możemy czegoś zrobić, nakłaniając po to, żeby to zrobić? Ale oni nawet nie odwracają tej psychologii. Oni mówią wręcz, zróbcie to. Mówią, zróbcie coś, co będzie więcej, czymś więcej niż to, co dotąd oferował nam rynek. Więc pod tym względem oni nie muszą nawet odwracać psychologii. Problemem jest raczej to, że standardową krytykę medium w ramach dyskursu o medium porzucają, bo nie chcą się wdawać w tego typu dyskusje. Mówią, że to nie są gry, więc nie traktujmy ich jak gry. I w ten sposób troszeczkę zamykają język osobom, które mają inne podejście. To jest chyba bardzo naturalny etap w rozwoju tego medium, jakim są gry. Chyba każda sztuka, każda dziedzina, na przykład film, tak, miał w pewnym momencie taki moment, że ktoś wychodzi i mówi, nie, to wszystko, co tutaj robiło, to była totalna rozrywka, tak, niskiego rzędu, jakieś krapy totalne, od teraz trzeba robić inne filmy, lepsze filmy, tak, będziemy pokazywać przez 4 godziny na ekranie śpiącego faceta, czy tam coś koło tego, tak? To jest sztuka. I to jest chyba bardzo pozytywne tak naprawdę. Ja kompletnie nie rozumiem twojej tezy, że oni działają na szkodę gier. Znaczy ja rozumiem, że to jest w ogóle fantastyczna pożywka dla wszelkiego rodzaju naukowców i badaczy, tak? No bo oni są kontrowersyjni, oni mówią coś innego i że jest dużo ludzi, którzy ich słuchają, cytują, dyskutują i że to może działać troszkę negatywnie. Ale ja bym ich całkowicie pozytywnie odbierał. To znaczy to, co oni robią, to tak naprawdę jest... Zwracam uwagę, że gry wyszły z tego wieku niemowlęcego i starają się być czymś więcej, tak? Starają się być bardziej niezależną sztuką, medium, czymś takim. Także, tu się jak najbardziej zgadzam. Przypominając, że przepraszam, że cię jeszcze przerwę, bo tak trochę chaotycznie mówiłeś, ja myślę, że ten
chaos był analogiczny do tego, co oni mówią. I że generalnie oni mówią tak sprzeczne, dziwne rzeczy, że niech oni sobie robią te gry, bo one wyglądają bardzo fajnie, ale niekoniecznie trzeba rzeczywiście ich słuchać od razu. Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, spytać, czy ktoś jeszcze to zauważył, że sposób prowadzenia tej prezentacji i tezy, które brzmiały jak atak na Samena i Harvey, były dopasowane do tego, co oni robią. Przeprowadziłem taki malutki eksperyment i widzę, że został słusznie zinterpretowany. Starałem się mówić w taki sposób, w jaki oni prezentują swoje rzeczy, chociaż ich wystąpienia na konferencjach są spokojniejsze. W sensie oni troszkę spokojniej mówią, ale też bardzo sprzeczne tezy. Znaczy, mam nadzieję, że moje tezy akurat nie były sprzeczne, że bardziej forma była chaotyczna, a nie treść. Natomiast a propos jeszcze tego, co Pan powiedział, że rozwój medium, naturalny rozwój medium. Świetnie, że Pan zwrócił na to uwagę, bo ja pomyślałem o powieściach graficznych. Powieści graficzne jako takie formy komiksowe, dla których określenie komiks wydaje się no tam trochę za mało, tak? Że to nie jest komiks, że to jest coś więcej. Więc pojawiły się takie rzeczy jak Sandman, jak Watchmen, twórczość Neila Gaimana, szerzej rozumiane, nie tylko Sandman. Tych rzeczy jest coraz więcej, tak? Dlatego, że te teksty uwidaczniają, że nie trzeba biernie podporządkowywać się temu, do czego przyzwyczaiło nas dane medium, tylko można zrobić coś, co troszkę wykracza. Pojawia się dłuższa partia tekstu, więc być może to już nie jest komiks. W sensie mamy 30 kart z standardowymi planszami komiksowymi, ale na jednej pojawia się artykuł, który musimy przeczytać. Tak jest w Watchmen na przykład. W związku z czym ktoś zaczął się zastanawiać, czy Watchmen to przypadkiem nie jest klasyczna literatura. Ale ktoś się oburzył i powiedział, nie, no absolutnie nie, no przecież tam jest mnóstwo kadrów komiksowych, to nie może być książka. W tym roku jest jeszcze jeden precedens i do nagrody Nike, do finału nagrody Nike trafił komiks. Więc po raz kolejny ta granica między mediami się zaciera. Rzecz w tym, że w wypadku powieści graficznych nie było zamykania ust oponentom w dyskusji. W sensie nie mówiono, że to nie jest komiks. To jest komiks, którego nurt, jakby rodzaj literacki można nazwać powieścią graficzną. To nie jest coś innego niż komiks, tylko to jest taki rodzaj komiksu. Oni nie nazywają swoich rzeczy grami teoretycznie, chociaż na ich stronie, co można zauważyć choćby na tym slajdzie z tytułami gier, pojawia się hasło A Short Horror Game by Telltales. Mówią, że nie robią gier, ale tutaj pojawia się wyraźnie gra. Download and play now. No, jakby ta niespójność u nich jest niestety uderzająca. I chodzi o to, że ich wywód, ich tezy, coś, co chcą powiedzieć, ich jakby cele są ok, są bardzo ok, bo właśnie zmuszają nas do dyskusji. Choćby to, że tutaj wywiązała się jakaś dyskusja i że jeszcze w dziesiątkach miejsc na świecie ludzie dyskutują o ich rzeczach i w jaki sposób one wpływają na medium, to jest świetna sprawa. Tyle tylko, że po co przy tym objeżdżać i obsmarowywać całe medium i kąsać rękę, która ich karmi. No to jest trochę nie w porządku, moim zdaniem. Pytanie, czy gdyby... Znaczy...